Cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale, jak zwykle. Słuchajcie, temat Iwony Wieczorek cały czas nie wychodzi mi z głowy, cały czas nie schodzi z moich ust. Więc postanowiłem pójść dalej i poszukać kolejnych osób tak zdolnych jak ja. I okazuje się, że są takie osoby. Są takie osoby w świecie, są takie osoby w Polsce. Być może nie znam tych osób bezpośrednio. Te osoby nigdy również nie były w Gdańsku, nie miały nic wspólnego z Iwoną Wieczorek. Nie są to najpopularniejsi jasnowidzowie, tutaj czołówka jasnowidzów, którzy pracują dla policji. Ale w każdym bądź razie jest jedna osoba, następna osoba, która potwierdziła to samo, co ja wam mówię od kilkunastu, powiedzmy już tygodni teraz, od kilku tygodni, że Iwona Wieczorek właśnie znajduje się tam, gdzie się znajduje, tam, gdzie podawałem. Mianowicie między 12 a 15 kilometrów. Już wam powiem. Dokładnie, słuchajcie, północny zachód. To jest północny zachód, tak. Ciało Iwony Wieczorek spoczywa na północnym zachodzie. Tam, w tamtym kierunku właśnie Iwona została wywieziona. Tak jak właśnie mówiłem. Północny zachód. 15, może 16 kilometrów. I jest to zbiornik wodny. I szukanie Iwony w żadnym innym miejscu po prostu nie ma sensu. Tam po prostu tego nie ma. I ja to potwierdzam, potwierdza to jeden z najważniejszych doradców pewnej osoby i również nieznany mi jasnowidz, który opublikował właśnie te wiadomości, że Iwona znajduje się w tym kierunku, w którym mówiłem i 12 kilometrów od domu plus 3 kilometry gdzieś jeszcze tam, musiałbym to dokładnie przeczytać, żeby wam to opowiedzieć, więc około 15-16 kilometrów od domu i nie ma możliwości, aby było to gdzieś indziej. Pozdrawiam.